sezon 2022 przynosi nam wiele zmian. Przede wszystkim mamy sliki na tylnej osi, co jak widać po dzisiejszym wyścigu nie jest łatwe do opanowania, szczególnie jak jest chłodno na zewnątrz. Także się dzieje naprawdę bardzo dużo. Mamy nowego też sponsora tytularnego, czyli firmę Workstaff i zapraszamy Was serdecznie wszystkich do oglądania i śledzenia na wsmp.pl, Face'ach i oczywiście Motowizji.